Witam moi drodzy w niedzielnym odcinku, filmie. Chyba już po raz kolejny w sumie zrobimy sobie niedzielę w górniku, taką małą trochę pogawankę. Dzisiaj jest przepięknie, jest 15 stopni, choć w nocy niestety nadal jest 4-5, więc to akurat fajne nie jest. Kurki widać jak korzystają, można też zauważyć, że dostały wczoraj trawę z kosiary, świeżutką. Pamiętajcie, jeżeli można dawać kurom trawę z kosiarek, tylko nie rzucajcie jej na jednej kupę, rozsypujcie po prostu po całym wybiegu, bo ona po prostu kiśnieje. Ale to nie o tym. Dzisiaj powiem trochę, jakie są moje ulubione rasy kur, a które w szczególności. Które mnie coś w sobie zachwyci. Nie mam jednej jedynej, ponieważ każda ma coś w sobie, czego inna nie ma. I co mi się w nich podoba. No na pewno na uwagę pierwszą zasługują silki. Te kury wyjątkowo mnie w sumie zaciekawiły swoim niepowtarzalnym wyglądem. Jest on inny na pewno zdecydowanie niż innych kur. I z usposobienia zależy, bo tu mi się są i dzikusy u mnie, i kury, które są fajnie oswojone. Te, które by najlepiej, niestety już nie ma. Ale zazwyczaj tak to bywa. No sami zobaczcie, chodzące miśki. No te białe to już w ogóle mają swój urok i to w nich na pewno mnie w jakiś sposób zachwyciło i przykuło uwagę, żeby je hodować. I sądząc po sprzedaży piskląt, dużo ludzi właśnie zachwyca ich, jakby to powiedzieć, właśnie puszystość, inność. Kolejną rasą kur, która na pewno w jakikolwiek sposób mnie zachwyciła i ktoś mnie nią zaraził. Pozdrawiam serdecznie tą osobę. Bardziej może mi też, może niekoniecznie zaraził, ale pogłębił moją wiedzę na ten temat i spowodował to, że skupiłem się na tej rasie. Są to brahmy. Tu mamy moją maluchę, moją malinkę, małą, najmniejszą, najmłodszą. Z tamtego roku pisklak. No teraz już fajny, no. Trawkę dostało od sąsiada, to jeszcze szaleją. No brahmy wygrały u siebie na pewno wielkością. Jest to wielkość, która jest no w ich wypadku fajna i okazała. I no to na pewno przyciąga uwagę. O, coś mi tam rozrabiają. Przyciąga uwagę. No ich po prostu, choć zarazem są bardzo niezdarnymi kurami. No zobaczcie na mojego brahemka. No naprawdę można powiedzieć, że ma swoją posturę piękną. Jeszcze biedny dogorywa troszeczkę, ale ogólnie no, ma są budowę. Jest w nim coś pięknego. No i zdecydowanie, no na pewno, kury pawlowskie. Pawlowskie za co? Za ich wyjątkowość, że ich jest tak w sumie mało. Dzikość, którą mają w sobie. Tu mamy akurat dwie kureczki. Dzikość, którą mają w sobie. I ten jakby nieidealny wygląd, bo no one nie są idealne. Co jeżeli chodzi właśnie o czubatki i tym podobne, to one mają taki właśnie swój, no zobaczcie sami, te czupiradła. I ciekawość oczywiście, najlepiej by dziobnym by było, można, co nie? No można by było. No, los tak chciał, że dużo osób pisało do mnie w sprawie drugiego koguta, żeby kupić, ale z kurką. Więc los tak chciał, że obydwa koguciki zostają, ale faktycznie fajne jest to, że każdy kogut jest inny. Ten ma większy czubek, bardziej bujny, ten jest wyższy, ma bardziej prostą postawę. Więc zostają obydwa i po prostu z młodych kurczaków będę wiązał dla nich stada. Prawda, kolego? No pokaż się. No nie, ty się zdziczałeś. No i tu jest bardzo fajna rasa, moi drodzy. Maniek. To jest moja kura przydomowa. Coś się ostatnio uczepił kilka dni i siedzi prawie cały dzień z kurami. Ale on od małego z nimi był, więc nie ma tu co po części dziwić. On nie widzi w nim, jakby to powiedzieć, innego gatunku. Ale cóż, no ma swój wybór. Tu mamy te białe brahmy. I czy też te... Lemon? I no właśnie lemonka siedzi jedna. Też mają coś w sobie, ta ich budowa jest taka dosyć specyficzna. No i wyróżnia je na pewno na tle kur. Zobaczymy właśnie jak będzie z Obrington'ami, czy też jakoś swój urok sobie przyciągną. No ale nie powiem, wnioski też są fajne. Tu nie ma co przekreślać rasy niosek i tym podobne. Rasy, bo to nie rasa. Znaczy, wnioska to nie jest rasa, tylko
jakby to powiedzieć, ująć? Specyfikacja, do czego dana rasa służy, czyli rasy kur nośnych, czyli dobrzonośnych, bo one też mają swój urok osobisty. No marany mi się bardzo podobają, czarne marany. Nie ukrywam, kurki są bardzo ładne. Mam nadzieję, że jakieś potomstwo będzie po nich w tym roku. Albo, no mam na pewno, no mam nadzieję, no bo kogutów samych to ja znowu nie chcę. Ale też są, mają swoje specyfikę i charakterki. Oj, bardzo charakterki. Nie powiem, że nie, no bo te kury mają dosyć swoje charaktery. Mocny. Charakter, jak to się mówi. Charakterek taki trochę bojowy w niektórych wypadkach. No i Weindorf też ma coś w sobie, co spowodowało, że jednak ta rasa u mnie zostaje, nie będzie sprzedana, tak jak już mówiłem w jednym filmie. Nie zostawiam ją, nie sprzedaję jej. No bo mi się podoba. Jednak mają swój urok, są też fajne kurki, fajnie noszą jajka. Na te dwie akurat nie mam co narzekać. Więc na pewno zostaną. No Brahmy zdecydowanie najbardziej mi się podoba. Kura opatwiana i jeszcze jedna. Ale to może kiedyś zobaczymy. Gdzie one są, moje dzikusy? Zaraz je spróbujemy zwołać. Wiecie co, zmiatam tu co dwa dni po nich, a jest masakra po prostu. Zobaczymy, czy przyjdą. Nie, są na tym. Brahim! Sam. No, zobaczcie, tu w ogóle próbuję coraz mocniej oswoić. Z moim dotykiem. Brahma zdecydowanie się uspokoił co do swojej agresji. Pomogło. No i popatrzcie, jaki dumny. O Jezu, przepraszam, mój śmietnik. Czekam na wywóz. No zobaczcie tego kolegę. Z dumą. Będzie trochę ciemno właśnie, bo pod światło. Z dumą reprezentuje swój gatunek. Ja go spróbuję wygonić na dwór. To zdecydowanie będzie można go lepiej zobaczyć. A sami zobaczcie. Mieni się. No ma coś w sobie. Zobaczymy jak potomki. Ale to się okaże. No może, a tu znowu młody kogut mi szaleje. Więc tyle. To są moje rasy, czyli padlowskie, silki, czyli kury jedwabiste, czy też brahmy. To są moje rasy, które najwięcej jakby zapunktowały. Nie zapomnijmy, jeżeli nie mówimy już o kurach, to kaczka. Kaldak. Uwielbiam je. Za ich charakterek, które takie niedostępne tak naprawdę, jak tylko się schowa ręce, są od razu przy nogach. No i za wielkość. Za to, że są małe. To są typowo kaczki ozdobne i takie mają tutaj zadanie. No i nie ukrywam, bardzo, i to bardzo mi się podobało, więc serdecznie Was pozdrawiam, życzę miłej niedzieli, dajcie znać, jakie Wasze rasy są ulubione, co w nich się Wam podoba, dajcie znać, trzymajcie się.